ponieważ ostatnia moja wizyta w Meksyku zakończyła się nieprawidłową degustacją mezcalu, dlatego wmawiam sobie, że właśnie dlatego i wyłącznie dlatego powracam do Meksyku, żeby napić się mezcalu w sposób prawidłowy. I dlatego właśnie jesteśmy w restauracji i będziemy oczywiście jeść, ale również pić mezcal w sposób prawidłowy. Restauracja La Cienega to miejsce, gdzie można zjeść meksykańskie potrawy, głównie z owocami morza. Na stole znajduje się to, czego nie powinno w meksykańskiej kuchni zabraknąć, na przykład limonki czy też ostre sosy. Na początek mała porcja zupy rybnej. Zamawiamy również drinki. Każdy oczywiście to, co lubi najbardziej. Nasza przystawka to ceviche, czyli owoce morza marynowane w cytrusach i przyprawach. Myślę, że nawet napijemy się mezcalu, zanim zaczniemy jeść i zobaczymy, jak się to skończy. Więc zgodnie z zapowiedzią, teraz będziemy pić mezcal w sposób prawidłowy. Y yo puedo aprovechando otra vez. Porque Dios te dé mucha salud. Gracias. Todo el tiempo. Salud. Gracias. Mucha salud. ¿Y qué? ¿Vamos a ella o qué? ¿Vamos a ella? No, pero ¿por qué? No, venimos a festejar los cumpleaños. Venimos a comer para tener muy buenas. Un buen día o qué? A co to znaczy pić mezcal w sposób prawidłowy? To znaczy nie pić go jednym haustem, tylko powoli, po łyczku sączyć i delektować się nim. Teraz chyba lepiej. Nie puedes traer un michelada. Más grande? Finish. Se acabó. No more señor. Misja zakończyła się sukcesem. A teraz już tylko czekamy na jedzenie. Większość z nas wybrała opcje rybne. Moje danie to tacosy z krewetkami. A do jedzenia brakuje chyba tylko muzyki. Bo cóż jest bardziej meksykańskiego od salsy? Chyba tylko mariachis. Jednej porcji mezcalu na do widzenia. Moja misja napić się mezcalu w sposób prawidłowy.
moja misja napicia się mezcalu w sposób prawidłowy zakończyła się sukcesem. Kolejny materiał. Kolejny materiał również będzie z Meksyku, chociaż moja wizyta w tym kraju dobiega już koniec. Chyba możemy jeszcze napić się po jednej porcji mezcalu na do widzenia. Moja misja napicia się mezcalu w sposób prawidłowy zakończyła się sukcesem. Kolejny materiał również będzie z Meksyku, chociaż moja wizyta w tym kraju dobiega już końca.